Witam serdecznie, z tej strony Jakob. Zapraszam do kolejnego odcinka z gry Farmers Life. Dalej mamy marzec, ale dzisiaj po znalezieniu skarbu teraz będziemy nasze pole obsiewać. Wziąłem sobie tutaj ziemniaczki, już wziąłem cebulę i kukurydzę, bo tyle tylko mi miejsca starczyło, także lecimy do roboty. Nie wiem, czy mam paliwo, ale mam, dobra. Obsiejemy nasze pole. Czym się tylko da. Zacznę od tamtej strony, bo tutaj było już... Tutaj trzeba by kupić ten wóz do nawożenia i ogarnąć to na przyszły sezon. Ale tutaj jest jeszcze nie... Tutaj nie było jeszcze sadzone, także jest 100%. A tam, gdzie jest 75, to damy ten zboże, posiejemy. A zaczynamy tutaj od... Zaczynamy od ziemniaków. Ziemniaczki. Pyk. I lecimy z tematem. Mam nadzieję, że to będzie działać, te kurde dziadostwo. Bo tego nie naprawili, co mi się zdaje. No. Ładnie. Dobra. Zaczęło działać, także jedziemy. Żeby całe pole oprzeć ziemniakami, to trzeba ich, kurde, setki tysięcy chyba. Nie no, przesadziłem, no ale trochę trzeba ich. Jeden przejazd i tysiąca nie ma. Praktycznie. Ale ziemniaki się nie niszczą, jak przejedziemy po pustym, po trawie. Chociaż tyle. Wyświetlaniem tego też bym mogli coś zrobić, żeby to się, nie wiem, dłużej świeciło, albo żeby włączyć to i żeby się świeciło na stałe, dopiero później wyłączyć. Taka jazda to jest. Dobra, Kaziu. Teraz wrzucamy kukurydzkę. Nie chcę pominąć nic, żeby później nie wracać się 30 razy, dlatego tak pomału to będę robił, bo... Dobra, teraz damy cebulę.
Te cebule to już widać mniej więcej gdzie jechać, bo wyrastają z ziemi, ale reszta niestety nie. Ale będzie tego masakra, masakrycznie dużo tego będzie. Dobrze. Będzie sporo hajsiwa, jak się to sprzeda. Dobra, idziemy po resztę nasion. Tutaj już nic nie ma, nie. Tutaj nie ma. Mamy jeszcze tak, marchewki. Te buraki już wysieje też. Kapusta. Jeszcze tytoń mamy. Groch. No i później zostanie tylko zboże. No to lecimy. Cebula była, to teraz marchewka. Właśnie. Następnie będzie kapustka. Kapustka i teraz będą te wyższe roślinki, damy na koniec. Czyli tak. A nie, tu jeszcze buraki mamy. To damy buraki, później będzie groch i tytoń. Przepraszam, co ty zrobiłeś? No to damy ten groszek sobie. I lecimy dalej z groszkiem. Kurde, będzie tego masakra. Będzie. Będzie. Jeszcze nigdy tyle warzyw nie posiałem. Nigdy. Jeszcze nigdy tyle nie posadziłem warzyw.
No koniec ten tytoń. Nie wiem, kiedy ja te papierosy wykręcę, no ale się ukaże. No i dobra. Kurde. Nawet nie połowa, 1/3 pola. Teraz lecimy ze zbożem. Ale tego będzie. Ja pierniczę. To będzie kosmos. To będzie kosmos. Dobra, idziemy po nasiona. Nasion nie kupowałem. Mam nadzieję, że mi starczy to pole. Tu mam 3000. Co to jest? Pszenica. Dobra, to bierzemy pszenicę najpierw. Pszenicę mamy 1500. O kurde, trochę przesadziłem chyba. O, równe 1000, dobra. Nie wiem, czy to będzie dobrze, czy za dużo, czy za mało, no ale zobaczymy. Dzisiaj będzie tylko sianie chyba. No ale cóż zrobić? I zboże się niszczy, jeżeli nie jedziemy po trawie. O, nie działa, dobra. Złom się zepsuł. Jeżeli nie działa, to odepnijcie, przypnijcie z powrotem i wtedy zacznie działać, jak pojedziecie do przodu. No właśnie. Dobra. Lecimy z tematem. Tutaj po trawie jak się jeździ, to niszczą się, dlatego ja wyłączam. Włączam dopiero tutaj. Jedziemy w drugą stronę. Tutaj to będę jechał już według tych ścieżek, żeby jakoś to równo było. Z tą ścieżką pojedziemy prosto, chociaż za daleko będzie. Stratu nasion, no ale dobra. Tutaj już jest ok. Może mi nie starczyć na to pole.
razie zrobimy, nie wiem, czy 1000 wyjdzie tutaj, ale no zobaczymy. No jest połowa. Kolejna rajka. Są takie, widać takie rajki, także można jechać jakoś w miarę równo. No i nie wiem, po 1000, chyba po 1000 zrobimy, bo nie wiem, czy ja tutaj, chociaż chyba mi nie starczy miejsca na 1000 tego i 1000 tego. Bo ja tu już połowę pola prawie przejechałem. Jeszcze zostało 300 nasion. Dojedziemy do końca i zmienimy sobie na tamtą drugą. To jest pszenica, tam jest owies chyba. Akurat wyszło 800. Weźmiemy też 800 i zobaczymy, czy dostanie czegoś, czy nie. Jak dostanie miejsca. Ja bym zostawił to miejsce, kurde, na te ziemniaki jeszcze może gdzieś. Bo ja chciałbym dwa razy je posadzić, ale teraz jak tyle zboża posadzę, no to nie będzie tyle miejsca. Zobaczymy, jak wyjdzie. Najwyżej zaoram jeszcze gdzieś kawałek na ziemniaki same. Albo nie. W sumie jak zbiorę warzywa, to tam mogę ziemniaki posadzić. Na wszystkich tych miejscach. Także spoko. Dobra. To nie muszę się martwić o miejsce. No. Działa? Działa. Działa jak natura chciała. Żebym sobie tutaj postawił teraz ten kurde pług i mi trochę przeszkadza.
Jak tam, znaleźliście skarby? Ja to późno, znaczy znalazłem szybko, tylko że odcinki są trochę później niż powinny być. No ale niestety, no fajnie, że to sieje mi. Kurde, jak mnie to wkurza. Wyłączyłem sianie, nie włączyłem go. Ja pierniczę, przejechałem sobie rajkę za darmo. Kurde, nie działa znowu dziadostwo, no. Ja pierniczę. Mnie ten siewnik wkurza, no to jest tragedia. Nie wiem, żeby nie naprawić takiej rzeczy, to... Gdzie ty jedziesz, Kamoniu? Te biegi też po chińsku są zrobione, ja nie wiem. Kto to wymyślił, to ja nie wiem, nie mam pojęcia. Trzeba zrobić W do przodu, S do tyłu, to jakieś przełączanie, cudowanie. Dobra. No i kombajn będzie miał co robić, także tylko kombajn to szybko to ogarnie. Gorzej będzie później z zebraniem tego wszystkiego. No i tak, teraz możemy się zająć jeszcze tak, potrzebne jest miejsce, gdzie będą maliny i te jagody. Ja to zrobię chyba tutaj, ogrodzę ten kawałek tutaj i tu zrobimy sobie te maliny, jagody. No i trzeba będzie zacząć robić ten sap jeszcze, także tak samo będzie potrzeba pola, sad i las chciałem posadzić sobie. Także te dwa pola kupimy tutaj naprzeciwko. To i to. I tam zrobimy sobie las i sad. I między drzewami ule będą, także też będzie potrzeba dużo desek i ogrodzenie też chciałbym tam zrobić. Mnóstwo desek, ale no co zrobić,
Deski będę też kupywał. Bo nie nadążę ich robić w sumie. Dobra, jeszcze trzy razy przejedziemy i koniec. Mam nadzieję, że mi nasion starczy. A jak nie, no to nie wiem. Nie starczy tych nasion raczej. A może i starczy. Tu jeszcze raz. No to chyba tam już nie będę dosiewał. Najwyżej zostanie miejsce na... Ale ziemniaków to aż tyle nie będę miał raczej, żeby to posadzić wszystko. Obsiać to wszystko tymi ziemniorami. Ziemniaków nie sprzedaję jako jedynych. Tylko zbieram sobie. Zbieramy ziemniaki, żeby później posadzić duże pole. No i dobra. Kurde. Całe pole prawie obsiane. Tu tylko kawałek zostało, ale dobra. To już nie będę tego tworzył tutaj. Jest pięknie. Jest pięknie. Dobra, no i co? Będziemy czekać, aż to zacznie rosnąć. Jutro bierzemy się za robotę. Dwa pola. Najpierw kupię jedno pole, bo i tak nie ma sadzonek. Kupię najpierw na sad sobie pole. No i tam będziemy działać. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że w miarę to jakoś wyjdzie. Nie wiem, czy będę robił tą techniką, co wtedy chyba, żeby to w miarę równo wyszło, to od płotu, jak to dawniej robiłem. Nie wiem, czy pamiętacie, ale zobaczymy. No i maliny. Tutaj mam zaorane, raczej nie zaorane, ale tutaj nie ma chyba trawy na tym kawałku. Także może to pójdzie jakoś w miarę. Chociaż nie wiem, czy tutaj będę mógł sadzić tego. Chyba nie będę mógł sadzić. Musiałbym to jakoś, kurde, zaorać. Zaraz sprawdzę, ale wątpię. Bo nie chcę sadzić tak jedno przy drugim, tylko w rajkach takich, bo wtedy się lepiej zbiera to. No nie, niestety nie mogę tu posadzić tego.
Także takie rajki porobię z odstępami i tutaj zrobimy sobie te nasze owoce. No bo jak posadzę, a później zacznę kopać haczką obok tego, no to to znika. Nie wiem, czy to naprawili, czy nie, no ale raczej wątpię, żeby to naprawili. Także trzeba to będzie ogarnąć. Także mamy tutaj zadanie na jutro, czyli będziemy sadzić maliny i jagody, czy borówki, nie wiem jak to się nazywa, no niby tu pisze jagody. Dla mnie to borówki. Nie borówki, tylko te jagody, dobrze, kurde. To są leśne jagody chyba. Dobra. To wszystko. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i czekamy na owoce naszej dzisiejszej roboty. Cześć, trzymajcie się, hej.